Jestem cały wykrzywiony. Od czego zacząć? Jako moi widzowie widzicie cały ogrom moich materiałów na temat rozciągaj to, mobilizuj tamto, popraw swoją postawę w tym miejscu, w tamtym miejscu, jeszcze w tamtym miejscu. I powoli zaczynacie sobie uświadamiać, że jesteście nowożytnym quasi-modo dzwonnikiem z Notre Dame i niezbyt wiecie, za którymi wskazówkami, z których filmów podążać, to znaczy od których zacząć. Jeżeli całe moje ciało jest moim słabym punktem, to co mam robić? Od czego zacząć? Tak więc w tym wideo podejmę próbę usegregowania w priorytetowej kolejności tych wszystkich materiałów, tego co stworzyłem, tych moich filmów o korekcji postawy. Tylko jeden kruczek, pamiętajcie, że jeżeli coś was boli, jeżeli jest jakiś problem, który naprawdę wam psuje krwi i utrudnia życie, jest ból, to jest priorytet i tym musicie się zająć najszybciej. Po pierwsze stopa. Zacznijcie od stopy. Jesteście bardzo zdziwieni, widzę to. Natomiast nie powinniście być, bo naprawdę trudno jest być bezkontuzyjnym sportowcem bez silnych i sprawnych stóp. Przechodzą przez nie największe taśmy mięśniowe w całym naszym ciele. Są one też bezpośrednio połączone z bólem kolana, bólem bioder, a także bólem kręgosłupa lędźwiowego. To głupota się nimi nie zajmować. Nawet najlepszy samochód na sparciałych oponach daleko nie zajedzie. Drugą rzeczą w kolejności jest pogłębiona lordoza lędźwiowa. Musicie ją skorygować, koniecznie. Większość naszego społeczeństwa odczuwa bądź odczuwała bóle kręgosłupa lędźwiowego w swoim życiu, które naprawdę utrudniają życie. Pogłębiona lordoza to jeden z tych czynników, które mogą się do tego przyczynić i bardzo mocno jesteśmy na nią narażeni, głównie przez to, ile siedzimy w naszym życiu. Oprócz tego przy każdym ćwiczeniu wielostawowym twój kręgosłup będzie dużo mocniej obciążony, jeżeli nie potrafisz kontrolować swojej lordozy i na przykład ci się pogłębia. Tak więc bez tego nie ma treningu. Bez kontroli lordozy nie ma. Trzecim na liście jest odcinek szyjny. Nie doceniajcie odcinka szyjnego. A to dlatego, że zauważyłem, że gdy lordoza lędźwiowa jest pod kontrolą, a także lordoza szyjna, tak więc odpowiednia postawa głowy ma miejsce, to barki zaczynają dostosowywać się same, ponieważ trudno jest być wykrzywionym, posiadając dobrą postawę głowy. Tak więc możecie ustrzelić dwie pieczenie na jednym ogniu. Poprzez korekcję szyi skorygują się również po troszku barki. Natomiast odwrotnie to nie zawsze działa. Korekcja barków do tyłu nie zawsze oddziałuje na szyję i bardzo często żółwia głowa zostaje. Tak więc na trzecim miejscu jest odcinek szyjny i basta. Dopiero na czwartym miejscu mamy korekcję ułożenia postawy barków, czyli to, co większość z was zapewne uważa za najważniejsze. Dlaczego na czwartym miejscu po lordozie szyjnej i lędźwiowej? Otóż dlatego, że jeżeli zaczniesz od barków, to bardzo łatwo jest pomylić dobrą postawę barków, ściąganie łopatek, z pogłębianiem lordozy lędźwiowej i bardzo często bez kontroli właśnie ułożenia lędźwi trudno jest nauczyć poprawnego ułożenia barków. Tak więc lepiej zadbać o stabilizację dołu i dopiero meandrować i majdrować na górze. Oprócz tego, jak już masz ogarniętą szyję i wiesz mniej więcej, jak ten podbródek cofać, to ci się wszystko potem ładnie zgra z barkami. Natomiast jak zaczniesz od samych barków, to bardzo często te inne dwie ważne krzywizny, te dwie lordozy jeszcze się nie zoptymalizują, a nawet mogą się jeszcze pogorszyć. Lista. Na piątym miejscu mamy staw kolanowy i zapadanie się kolan do środka, czy to przy przysiadach, czy w jakimkolwiek innym ćwiczeniu. Jeżeli to się dzieje, to wiemy, że masz słabe odwodziciele stawu biodrowego, czyli nie jesteś jeszcze w pełni stabilny. I to będzie widać nie tylko podczas twoich przysiadów, ale także podczas całego twojego życia. Kolana będą obrywać, tak więc koniecznie trzeba się tym zająć. Szóstym filmem w naszym rankingu jest materiał o mobilności mięśni dwugłowych. Jeżeli wykonujesz jakiekolwiek ćwiczenie, w którym pochylasz się do przodu, to ich mobilność jest kluczowa, ponieważ jeżeli są przykurczone, to nie pozwalają miednicy swobodnie się rotować razem z kręgosłupem. I przez to inne stawy muszą kompensować. W tym przypadku jest to najczęściej kręgosłup lędźwiowy. Wtedy pojawia się koci grzbiet, na przykład przy martwym ciągu na sztywnych nogach czy jakimkolwiek innym ćwiczeniu z pochyleniem. Tak więc jeżeli tego nie rozwiążemy, to w kółko, ale to w kółko coś innego będzie kompensować. Koniecznie do roboty. Ostatnim, chyba siódmym problemem jest problem mięśnia gruszkowatego. Kluczowe jest zrozumienie, że nasz staw biodrowy został stworzony
by mieć duże zakresy rotacji zewnętrznej, wewnętrznej. I jeżeli ich nie ma, to znów jakieś inne stawy będą musiały kompensować, bądź po prostu nie będziemy mieli naszych maksymalnych możliwości. Jeżeli oglądaliście mój film o gruszkowatym, to już wiecie, że on ma ogromny potencjał ograniczyć nam rotację zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Tak więc jeżeli chcecie być naprawdę solidni i wydajni w bieganiu, w przysiadach, w martwych ciągach, no to gruszkowaty musi być zaopiekowany. Na razie to koniec mojego rankingu, może go jeszcze kiedyś zaktualizuję. A na ten moment mam nadzieję, że bardziej Wam rozjaśnił niż skomplikował całą tą sprawę. Powodzenia z tym wszystkim, do zobaczenia.